światło i radość. Jest Alfą, Omegą, początkiem, końcem dnia. Bóg w ludzkiej postaci, On jeden z nas poprowadzi Ciebie do nieba bram. Bóg w ludzkiej postaci, On jeden z nas poprowadzi. On to, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się podobnym do ludzi. A w zewnętrznej postaci, uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg go nad wszystko wywyższył i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych, i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Akty uwielbienia. Niech będzie Bóg uwielbiony. Niech będzie uwielbione święte imię Jego. Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. Niech będzie uwielbione imię Jezusowe. Niech będzie uwielbione Najświętsze Serce Jezusowe. Niech będzie uwielbiona Najświętsza Krew Jezusowa. Niech będzie uwielbiony Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Niech będzie uwielbiony Duch Święty Pocieszyciel. Niech będzie pochwalona Boga Rodzica, Najświętsza Panna Maryja. Niech będzie pochwalone jej święte i niepokalane poczęcie. Niech będzie pochwalone imię Maryi, Dziewicy i Matki. Niech będzie pochwalony Święty Józef, jej przeczysty oblubieniec. Niech będzie uwielbiony Bóg w swoich aniołach i w swoich świętych. Inwokacje do Trójcy Świętej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Bogu tylko cześć i chwała. Błogosławmy Ojca i Syna i Ducha Świętego, chwalmy Go i uwielbiajmy na wieki. Ciebie wzywamy, Ciebie chwalimy, Ciebie wielbimy, Trójco Święta. Tyś jest naszą nadzieją, naszym zbawieniem, naszą chwałą, błogosławiona Trójco. Wybaw mnie, ocal mnie, obdarz mnie życiem, błogosławiona Trójco.
Święty, 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 Pan Bóg Wszechmogący, który był, który jest i który będzie. Tobie cześć i panowanie, błogosławiona Trójco. Tobie chwała i moc na wieki. Tobie cześć, chwała i dziękczynienie na wieki wieków, błogosławiona Trójco. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nade mną. Litania do Najświętszego Imienia Jezus. Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Jezu, Synu Boga Żywego, zmiłuj się nad nami. Jezu, Odblasku Ojca, zmiłuj się nad nami. Jezu, Jasności Światła Wiecznego, zmiłuj się nad nami. Jezu, Królu Chwały, zmiłuj się nad nami. Jezu, Słońce Sprawiedliwości, zmiłuj się nad nami. Jezu, Synu Maryi Panny, zmiłuj się nad nami. Jezu, Najmilszy, zmiłuj się nad nami. Jezu Przedziwny, zmiłuj się nad nami. Jezu Boże Mocny, zmiłuj się nad nami. Jezu Ojcze na wieki, zmiłuj się nad nami. Jezu Wielkiej Rady Zwiastunie, zmiłuj się nad nami. Jezu Najmożniejszy, zmiłuj się nad nami.
Jezu najcierpliwszy, zmiłuj się nad nami. Jezu najposłuszniejszy, zmiłuj się nad nami. Jezu cichy i pokornego serca, zmiłuj się nad nami. Jezu miłośniku czystości, zmiłuj się nad nami. Jezu miłujący nas, zmiłuj się nad nami. Jezu Boże pokoju, zmiłuj się nad nami. Jezu dawco życia, zmiłuj się nad nami. Jezu cnót przykładzie, zmiłuj się nad nami. Jezu pragnący dusz naszych, zmiłuj się nad nami. Jezu Boże nasz, zmiłuj się nad nami. Jezu ucieczko nasza, zmiłuj się nad nami. Jezu Ojcze ubogich, zmiłuj się nad nami. Jezu skarbie wiernych, zmiłuj się nad nami. Jezu dobry pasterzu, zmiłuj się nad nami. Jezu światłości prawdziwa, zmiłuj się nad nami. Jezu mądrości przedwieczna, zmiłuj się nad nami. Jezu dobroci nieskończona, zmiłuj się nad nami. Jezu drogo i życie nasze, zmiłuj się nad nami. Jezu wesele aniołów, zmiłuj się nad nami. Jezu królu patriarchów, zmiłuj się nad nami. Jezu mistrzu apostołów, zmiłuj się nad nami. Jezu nauczycielu ewangelistów, zmiłuj się nad nami. Jezu męstwo męczenników, zmiłuj się nad nami. Jezu światłości wyznawców, zmiłuj się nad nami. Jezu czystości dziewic, zmiłuj się nad nami. Jezu korono wszystkich świętych, zmiłuj się nad nami. Bądź nam miłościw, przepuść nam Jezu. Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas Jezu. Od zła wszelkiego wybaw nas Jezu. Od grzechu każdego wybaw nas Jezu. Od gniewu Twego wybaw nas Jezu. Od sideł szatańskich wybaw nas Jezu. Od ducha nieczystości wybaw nas Jezu. Od śmierci wiecznej wybaw nas Jezu. Od zaniedbania natchnień Twoich wybaw nas Jezu. Przez tajemnicę świętego wcielenia Twego wybaw nas Jezu. Przez narodzenie Twoje wybaw nas Jezu. Przez dziecięctwo Twoje wybaw nas Jezu. Przez najświętsze życie Twoje wybaw nas Jezu. Przez trudy Twoje wybaw nas Jezu. Przez konanie w ogrójcu i mękę Twoją wybaw nas Jezu. Przez krzyż i opuszczenie Twoje wybaw nas Jezu. Przez omdlenie Twoje wybaw nas Jezu. Przez śmierć i pogrzeb Twój wybaw nas Jezu. Przez zmartwychwstanie Twoje wybaw nas Jezu. Przez wniebowstąpienie Twoje wybaw nas Jezu. Przez Twoje ustanowienie najświętszego sakramentu wybaw nas Jezu. Przez radości Twoje wybaw nas Jezu. Przez chwałę Twoją wybaw nas Jezu. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Jezu, usłysz nas. Jezu, wysłuchaj nas. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: proście, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a będzie wam otworzone. Daj nam, prosimy, uczucie swej boskiej miłości, abyśmy Cię z całego serca, usty i uczynkiem miłowali i nigdy nie przestawali wielbić, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Uwielbiamy Cię, Jezu, Baranku nasz. Uwielbiamy Cię, Jezu, Baranku nasz. Uwielbiamy Cię, Jezu, Baranku nasz.
Moglibyśmy też jeszcze z innej perspektywy na to spojrzeć, bo na początku już Ewangelii Janowej, już pod koniec prologu jest takie pouczenie u Jana, 1 rozdział, 18 werset. Boga nikt nigdy nie widział. Ten jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył. Czyli Jezus pouczy o Ojcu, o Bogu, którego nikt nigdy nie widział. I uczyni to nie dopiero w Wieczerniku, będzie to czynił przez całe swoje życie. I ten Filip, który się pyta w Wieczerniku, został powołany jako jeden z pierwszych uczniów, jeszcze w tym 1 rozdziale. I można by się zastanowić, co ten Filip widział, co ten Filip doświadczał, będąc z Jezusem. Jakie oblicze Boże Jezus mu objawił, o czym pouczył poprzez swoje konkretne postawy. I patrząc na te kolejne rozdziały przed Wieczernikiem, możemy skrótowo to zobaczyć. Zaczęło się od tego, że objawił oblicze radosne, bo była Kana Galilejska. Pan Jezus poszedł na wesele. Nie żeby ewangelizować, nie żeby uczynić cud, bo był zaskoczony, że go ma zrobić. Poszedł się ucieszyć weselem. Wziął pierwszych uczniów, mówi, idziemy na wesele. To było kilkudniowe wesele. Maryję tam spotkał. Radość. Bóg jest kimś, kto się raduje, nie tylko Jezus, także Bóg Ojciec się cieszy. Ma oblicze radosne. I tą radością się chce również z człowiekiem dzielić. To nie jest radujący się dziadek, jak na tych obrazach, żeśmy wspominali, to jest radujący się Bóg. On się cieszy. On się cieszy, myślę, najbardziej, jeśli my się czujemy Jego dziećmi. To jest Jego największa radość. Jeśli naprawdę jesteśmy tymi, którzy mówią do Niego Ojcze z głębi serca, którzy nie kojarzą Go z naszymi ojcami z domów, tylko jest to Ojciec jedyny, niepowtarzalny. Ktoś o mnie zatroskany, ktoś, kto mnie bierze na kolano, przytula, a potem mówi, a teraz idź do roboty, zajmij się konkretem, dojść siedzenia na kolanach, coś też trzeba zrobić. I ja mam poczucie, że On to mówi z miłością, a nie dlatego, że chce się mnie pozbyć. Więc oblicze radosne. Ale potem za chwilę w tym samym 2 rozdziale apostołowie widzą, jak Pan Jezus wyrzuca przekupniów ze świątyni. I to jest oblicze gniewne Pana Boga. To jest oblicze gniewne wobec wszelkich wypaczeń, które się dzieją. Wobec profanacji świątyni w tym przypadku. Miejsce modlitwy stało się jaskinią zbójców. Jezus na to reaguje. Ojciec też reaguje, też robi porządki.
Chodzi mu o to, żeby faktycznie był prawdziwy szacunek. Nie lękliwy szacunek, ale prawdziwy szacunek do Niego i pewnego sakrum. Ale zaraz potem w trzecim rozdziale jest spotkanie z Nikodemem. I tu nam pokazuje i apostołom Jezus ukazuje oblicze Boga, który jest otwarty na problemy człowieka. Boga, który chce człowiekowi pomóc zrozumieć pewne rzeczy, który się zgadza na tego, że On przychodzi nawet w nocy i w tej nocy przychodzi ze swoimi trudnościami, pytaniami i szuka odpowiedzi. Bóg jest otwarty. Jezus był otwarty, Ojciec jest otwarty, by dawać odpowiedzi. Podobnie sytuacja w czwartym rozdziale, kiedy Jezus spotyka się z Samarytanką przy studni Jakubowej. Apostołów nie ma, bo poszli zakupy zrobić, ale Jezus w międzyczasie dał czas, a przede wszystkim dał nadzieję Samarytance. Nadzieję, że jej życie się może zmienić, że nie jest skazana na to, na co czuła się skazana. Daje czas, daje nadzieję. Jezus i Ojciec też. Ale potem w kolejnym rozdziale szóstym jest takie oblicze Boga, który jest gotowy na nasze odejścia. Boga, który nauczając trudną mowę, jest gotowy, że ktoś może jej nie przyjąć. Boga, który zostawia człowiekowi wolność, nie zmusza. Bo Jezus nauczając tam o Eucharystii, w pewnym momencie widzi, że zaczynają go opuszczać tłumy. Mówią, trudna jest ta mowa, który jej może słuchać. Jezus nawet wobec apostołów mówi, czy wy też chcecie odejść? Jezus jest wolny, że też mogą chcieć odejść. Bo nie, Panie, do kogoż pójdziemy? Zostali. Ale miłość oznacza także to, że przekazuje trudne sprawy i zostawia wolność, czy my je przyjmiemy, czy nie przyjmiemy. On nas nie zmusza do niczego. Miłość nie zmusza. Ale miłość nie jest tylko głaskaniem. Miłość jest także wymaganiem. Po to, żeby człowiek mógł wzrastać. Gdyby nasi rodzice od nas nie wymagali w dzieciństwie, to byśmy teraz tu nie siedzieli, bo byśmy byli do tej pory analfabetami. Bo było dużo ciekawszych rzeczy niż uczyć się pisać i czytać. Jak było koleżanki i koledzy na podwórku. A tu nas przymuszają, żebyśmy się nauczyli czytać i pisać. Ale dzięki temu możecie przyjechać na sesję, zrobić sobie notatki, poczytać Pismo Święte, bo ktoś was do tego w pewnym sensie przymusił. Z miłości, która chce, żebyście się rozwijali. I także Jezus, kiedy przekazuje trudną mowę, kiedy Bóg Ojciec przekazuje trudne sprawy, to dlatego, że chce, żebyśmy się rozwijali, żebyśmy się pytali, co to znaczy. Ale gotowy, że możemy tego nie zrozumieć i odejść. Pan Jezus się zgodził, że bogaty młodzieniec odejdzie, mówiąc mu, jednego ci jeszcze brakuje. Pan Jezus się zgodził, że jego matka Maryja nie zrozumie jego słów, kiedy jej powiedział, czy nie wiecie, że powinien być w sprawach mojego ojca? Kiedy ona mówi, że z bólem serca go szukali, jak się zgubił. A ewangelista mówi, że nie zrozumieli tych słów. Ani Maryja, ani Józef. I może Maryja zrozumiała tą mowę Jezusa 12-letniego dopiero, kiedy stała pod krzyżem. Co to znaczy być w sprawach Ojca aż do końca? Trudna mowa, która też jest przejawem miłości. Boga, który się nie boi trudnych spraw nam powierzać, przekazywać. I potem dalej, idąc Ewangelię Janową, w 8 rozdziale widzimy to szczególne jego oblicze miłosierdzia. W tym spotkaniu z tą kobietą cudzołożną, którą faryzeusze przyprowadzają, że ją pochwycono na cudzołóstwie. Nie wiadomo, jak to się dało pochwycić na cudzołóstwie. Cudzołożnica, a cudzołożnika nie złapali. W każdym razie przyprowadzili. Pan Jezus mówi, kto bez grzechu, niech rzuca pierwszy kamień. Maryi tam nie było, więc nie rzucała. Jedyna bez grzechu, reszta zniknęła. I Pan Jezus jej mówi, ja też cię nie potępię. Idź, a odtąd już nie grzesz. Objawia miłosierdzie. Nie tylko mówi o miłosierdziu, objawia. Jezus, jak cudowny to Pan, w Nim przebaczenia i miłości jest zdrój,
cudowny to Pan, w Nim przebaczenia i miłości jest strój. Jego blask światłem darzy nas. Jezus, jak cudowny to Pieśń trzech młodzieńców. Błogosławiony jesteś, Panie Boże naszych ojców, pełen chwały i wywyższony na wieki. Błogosławione niech będzie Twoje imię, pełne chwały i świętości, chwalebne i wywyższone na wieki. Błogosławiony jesteś w przybytku świętej Twojej chwały, chwalony, sławiony przez wieki nade wszystko. Błogosławiony jesteś na tronie Twego Królestwa, chwalony, sławiony przez wieki nade wszystko. Błogosławiony jesteś Ty, co spoglądasz w otchłanie, co na cherubach zasiadasz, pełen chwały i wywyższony na wieki. Błogosławiony jesteś na sklepieniu nieba, pełen chwały i sławny na wieki. Wszystkie Pańskie dzieła błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Aniołowie Pańscy, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Niebiosa, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Wszystkie wody pod niebem, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Wszystkie potęgi, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Słońce i księżycu, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Gwiazdy i nieba, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Deszcze i rosy, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Wszystkie wichry niebieskie, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Ogniu i żarze, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Chłodzie i upale, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Rosy i szrony, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Mrozy i zimna, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Lody i śniegi, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Dni i noce, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Światło i ciemności, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Błyskawice i chmury, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Niech ziemia błogosławi Pana, niech Go chwali i wywyższa na wieki. Góry i pagórki, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Wszystkie rośliny ziemi, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Źródła, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Morza i rzeki, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Wieloryby i stworzenia morskie,
Błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Wszelkie ptaki powietrzne, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Zwierzęta dzikie i trzody, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Synowie ludzcy, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Izraelu, błogosław Pana, chwal i wywyższaj Go na wieki. Kapłani pańscy, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Słudzy pańscy, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Duchy i dusze sprawiedliwych, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Święci i pokornego serca, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Hananiaszu, Azariaszu, Miszaelu, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Bo wybawił nas z otchłani i z mocy śmierci ocalił nas, wyrwał nas spośród płonącego żarem ognia. Wychwalajcie Pana, bo łaskawy, bo na wieki Jego łaskawość. Wszyscy bogobojni, błogosławcie Pana, Boga bogów. Chwalcie i wysławiajcie, bo na wieki Jego łaskawość. Przed obliczem Pana.